Cześć, ja jestem Bartek i witam Was w projekcie Nano. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że korale na rafach nie mieszkają zawieszone w wodzie, nie pływają, tylko są przymocowane do czegoś. I tym czymś jest zarówno na rafach koralowych, jak i w akwarium skała. W akwarium, jeśli chodzi o akwarium, to mamy dostępne kilka rodzajów skał. Dzisiaj najmniej dostępną jest skała żywa, naturalna skała żywa, nazwana również skałą z frachtu, czyli tą bezpośrednio importowaną z tropikalnych mórz. Tej skały jest coraz mniej dostępnej na rynku. To, co się pojawia, jest bardzo szybko sprzedawane, a dodatkowo jest dość drogie. Dlatego wielu producentów doszło do wniosku, że taką skałę można produkować samemu. I jeśli chodzi o skałę syntetyczną, to skała syntetyczna, w skale syntetycznej wyróżniamy jakby dwie grupy. Jedna to jest to skała oparta na cemencie, czyli jest to często gruz skalny, gruz koralowy, piasek aragonitowy, posklejany za pomocą cementu i uformowany w takie kawałki skalne. Drugi typ skały to jest to najczęściej skała typu ceramika, czyli skała wypalana w wysokiej temperaturze, tak mniej więcej jak cegła. W obu przypadkach przewagą takiej syntetycznej skały nad skałą naturalną jest to, że podczas produkcji tej skały ona już jest formowana w takie bardzo przydatne kształty. Z reguły są to płaskie kawałki skał, tak jak tutaj widzicie, ponieważ skała taka już może być formowana na etapie produkcji. Skała żywa importowana to były z reguły kamory. Ciężko było zdobyć skałę, która jest fajnie ukształtowana. Nie było to niemożliwe, ale było to trudne. Skała syntetyczna w przeciwieństwie do skały żywej jest praktycznie rzecz biorąc sterylna. Ona nie jest porośnięta żadną florą ani fauną morską, żadnymi bakteriami, które by nam się przydały w akwarium. I dlatego taka skała będzie miała prawdopodobnie dłuższy okres dojrzewania, czyli takiego jakby porastania przez naturalne bakterie, naturalne mikroorganizmy, takie małe skorupiaki, jakieś robaki, wieloszczety i tak dalej. Na to będzie potrzebna odpowiednia ilość czasu. Ale że cierpliwość jest cechą akwarystów, czasu mamy tutaj sporo. Jeśli chodzi o skałę jako podstawę dla korali, to wiadomo, że musimy zbudować sobie pewną konstrukcję z tej skały. Ta konstrukcja, kształt tej konstrukcji będzie w zasadzie zależny od kilku czynników, głównie od wielkości akwarium. I w przypadku małych kostek, takich jak prowadzimy tutaj tą kostkę 100-litrową na tym kanale, za dużo opcji nie mamy, prawda? Mamy dno o powierzchni około 45 na 45 minus komin i na tym dnie musimy zrobić konstrukcję, na której będą mieszkały nasze korale. Im większe akwarium oczywiście, tym więcej mamy możliwości ustawiania tych skał. Pamiętajmy, że kiedy planujemy ustawienie skały w akwarium, ten cały proces nazywa się aquascapingiem w naszym żargonie, to musimy uwzględnić to, że ta skała będzie za pół roku czy za rok porośnięta koralami. Czyli to nie skała jest naszym docelowym efektem w akwarium, tylko to, co na tej skale będzie rosło. Będziemy tę skałę oglądali
porośniętą koralami, a w zasadzie nie będziemy jej widzieli, bo wszystko zostanie porośnięte przez korale. Kolejna sprawa to jest to, że ta cała konstrukcja skalna musi być na tyle stabilna i na tyle lekka, żeby nie stanowiła dużego oporu dla cyrkulacji. Wiadomo, że w pustym akwarium mała pompka zacznie nam ruszać wodę, ale im więcej przeszkód, a skała w akwarium jest taką przeszkodą, zwłaszcza porośnięta koralami, to ona będzie stanowiła taki żagiel dla tych prądów stworzonych przez pompy, czy dla tej cyrkulacji. I będzie, jeżeli nie będzie stała stabilnie, to będzie nam się gibała, czego korale nie lubią, bo każdy ruch, każde uderzenie skały powoduje, że one się kurczą, że one wciągają polipy. A druga sprawa jest taka, że będziemy musieli coraz większe pompy używać. Jeżeli ta skała będzie porośnięta przez korale, coraz trudniej będzie nam dobrać optymalną cyrkulację. Jeśli chodzi o ustawienie skały na dnie, w którym jest piasek. Często jest takie pytanie, czy najpierw skała, czy najpierw piasek. Moje zdanie, i jeszcze raz powtarzam, to jest tylko moje zdanie, jeśli chcemy w akwarium mieć piasek, to nie stawiamy skały na dnie, tylko stawiamy na nóżkach. Klejmy nóżki do skały, bierzemy kawałek skały i z pokruszonych kawałków robimy trzy nóżki. Pamiętajcie, że trzy punkty podparcia zawsze leżą na jednej płaszczyźnie. Czyli sobie tak zrobimy te nóżki, żeby nóżki stały na szybie, na dnie, a tutaj piasek, żeby między piaskiem a skałą była przestrzeń, żeby była cyrkulacja wody. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli postawimy skałę na dnie, dosypiemy piasku. Skała będzie stabilna, ale pod skałą zaczną powstawać strefy beztlenowe. W małym akwarium ruszenie takiej skały czy zmiana cyrkulacji spowoduje, że woda zacznie nam wydmuchiwać te substancje, które powstają w strefach beztlenowych, a one często są toksyczne. Są to na przykład siarczki, które są szkodliwe dla życia, toksyczne dla życia, więc nie chcemy takiej sytuacji. W momencie, gdy uniesiemy lekko skałę, skała stoi, bo stoi na trzech nóżkach, wtedy nie ma tego problemu. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o skałę, to jak wysoko unosimy skałę. Jak wysoko budujemy tą konstrukcję? No w dużej mierze zależy to od akwarium. Im wyższe akwarium, tym wyżej ciągniemy skałę, ale pamiętajmy, że znowu ograniczenia płyną z tego, że mamy małą kostkę. I z reguły w takich budżetowych kostkach, w budżetowych rozwiązaniach, ja zakładam też, że wielu z Was będzie starało się nie wydawać majątku na oświetlenie, na bardzo wydajne lampy, musimy pamiętać o tym, że światło, penetracja światła w takich lampach traci na głębokości, to znaczy się im głębiej, im głębsze jest akwarium, im wyższa jest poziom wody, tym światło trudniej dochodzi do dna. Pamiętajcie też, że pojawia się detrytus, pojawia się jakaś zawiesina w wodzie i to wszystko rozprasza, że światło także, owszem, przy powierzchni mamy silny strumień światła, ale im głębiej, tym jest gorzej. Dlatego ja sugeruję, żeby nie wznosić konstrukcji wyżej niż połowa, maksymalnie 2/3 wysokości akwarium. 2/3 to już jest skrajne maksimum. Sugerowałbym to robić tak, powiedzmy 3/5, jeśli ktoś chce być dokładny. Połowa akwarium, czyli jeżeli ta kostka, o której mówimy, ma 45 wysokości, poziom wody będzie około 40 cm. Na wysokości 40 cm to 20 cm to jest mniej więcej maksymalna wysokość tej konstrukcji. Im wyżej będziemy to robili, tym będziemy spotykać się z dodatkowymi problemami. Po pierwsze, jednym z problemów będzie to, że silne oświetlenie punktowe będzie tego miejsca i będzie nam mogło po prostu drażnić korale, tak silne światło. A po drugie, jeżeli światło będziemy mieć tutaj,
to tu nam się będzie taki robił stożek cienia i pod spodem będzie bardzo dużo nieoświetlonych miejsc. I im wyżej, tym będziemy mieć, owszem, większy strumień światła na centymetr kwadratowy, ale pod spodem będzie coraz większy przestrzeń niedoświetlona, czyli bezużyteczna dla korali fotosyntetyzujących. Dlatego te 20 cm, jeżeli jeszcze to rozłożymy na takich płaszczyznach, żeby dużo było miejsc dla korali, to będzie to bardzo super, bardzo wygodnie bardzo praktyczne z punktu widzenia prowadzenia takiego akwarium. Teraz chciałem Wam powiedzieć o samym procesie budowania akwarium, z konstrukcji skalnej w akwarium. Ja zdecydowałem się na użycie tutaj skały, która się nazywa handlowo Aquaroc lub po francusku Aquaroche. Jest to skała ceramiczna. Ona jest bardzo lekka, bardzo dobrze chłonie wodę, jest w zasadzie można wodę przez nią lać, bo będzie wsiąkała ta woda, ale ona jest dość krucha. Ona jest lekka, ale bardzo krucha. To oznacza, że jeżeli będę chciał wiercić, jeżeli będę chciał utrącić jakiś kawałek, to ona może pęknąć nam nie w tym miejscu, co chcemy. Zwróćcie uwagę, tu na przykład jest taka szczelina. Ona mocno zwiększa powierzchnię skalną. Natomiast jednocześnie mocno osłabia. Wiadomo, że jakbym odpowiednio mocno puknął tutaj, to ona dokładnie w tym miejscu nam się przełamie. Jeżeli budujemy konstrukcję, to ja polecam zrobić tak, żeby zbudować sobie na start taki format dna. Ja sobie już coś takiego wyciąłem. Jak zapewne widzicie, jest to dno z tej kostki 45x45 z wyciętym miejscem na komin. Jeżeli ja sobie teraz to położę tutaj, to ja będę mógł sobie aranżować tą skałę, wiedząc, jak mniej więcej ona będzie leżała na dnie. Polecam Wam to zrobić z jakiejś tektury, z jakiegoś pudełka, kartonu, gazety, żebyście mieli pojęcie. Wtedy nie wkładacie tej skały ciągle do akwarium, nie wyjmujecie, nie rysujecie. Nie ma ryzyka, że utrąci się, coś upadnie i nie daj Boże potłucze dno. Kukuruźnik przeleciał. Słuchajcie, to jeśli chodzi o samą aranżację, tak jak powiedziałem, 20 cm to jest mniej więcej, to będzie gdzieś taka wysokość, na taką wysokość najwyżej chciałbym tą skałę zrobić. Ja będę chciał zrobić tutaj rafę mieszaną, czyli trochę SPS-ów, trochę miękkich, trochę LPS-ów i wiadomo, że SPS-y pójdą na samą górę. Niżej będą LPS-y i korale miękkie. Ja zrobię sobie tak, że wezmę najcięższy kawałek skały, ten najbardziej masywny, ustawię sobie przy samym dnie, przy samym kominie to będzie jakby taka baza. Ja będę musiał oczywiście to ustabilizować, podklejając takie jakieś kamyczki, większe kamyczki, żeby ustabilizować, żeby tam się nie chybotało. I wiadomo też, że jak będę chciał robić takie płaszczyzny, to ciężko mi będzie utrzymać taką płaszczyznę na tak małym punkcie styku. W związku z tym ja się postaram nawiercać te skały, zobaczymy, jak to będzie wychodziło, takimi diamentowymi wiertłami i będę przez te skały przekładał rurkę. Mam taką rurkę, to jest rurka plastikowa, 15 mm, ona będzie stanowiła jakby taki rdzeń tego szkieletu, dopiero później tu będę mocował to klejem. Jeżeli udałoby mi się zrobić to
mniej więcej w ten sposób bym miał bardzo fajny kawałek skały, gdzie bym miał powierzchnię, duże powierzchnie na korale, będzie odstawało mi to od bocznych i przedniej ścianki i będę miał sporą powierzchnię piasku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do tego jeszcze chciałem wam powiedzieć, że czasami klejenie korali pod wodą jest pewnym takim utrapieniem. Czasami nie chce się to złapać, zwłaszcza jeżeli mamy taki film bakteryjny na skalę. Klej ten typu Milliput, czyli taki dwuskładnikowy, nie zawsze chce złapać dobrze, przyrosnąć przykleić się nawet do porowatej powierzchni. I póki szczepka jest mała, to jest ok, ale jak rośnie, zaczyna brać więcej cyrkulacji na siebie i wtedy dość łatwo tą szczepkę strącić, a potem przykleić dużego korala już jest bardzo trudno. Dlatego ja ponawiercam sobie te skały tak, żebym później mógł gotowe po prostu korale wkładać, albo same korale, jeżeli to będą SPS-y, albo korale na podstawkach, jeżeli będą to inne korale. Jeśli chodzi o klejenie, no mamy tutaj różne sposoby, różne metody klejenia. Niektórzy kleją klejem właśnie typu Milliput, czyli to są dwie takie plastelinki. Jedna to jest sam klej, drugi to jest utwardzacz. Tworzy się taką plastelinową kulkę i przykleja się ją, ona twardnieje przez kilka godzin. Nie jest najlepszym sposobem na klejenie skały. Bardzo, no naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby zrobiła taki dobry, silny spaw. Natomiast zaletą takiego klejenia jest uszczelnianie. W momencie, gdy nam się coś chybocze, to można zrobić kuleczkę, podłożyć tą kuleczkę pod skałę, lekko docisnąć i ona tak zastygnie i będziemy mieć skałę stabilną. Natomiast z mojego doświadczenia ten klej typu Milliput, czyli ten dwuskładnikowy, taka plastelina, nie jest najlepszym sposobem na klejenie korali. Niektórzy kombinują tymi klejami termicznymi, znowu ta sama sytuacja, małe jakieś miejsce, tak, ale żeby utrzymać duży ciężar, to już nie bardzo. Ja do takiego klejenia polecam klej cementowy. To jest czeski chyba produkt, nazywa się Ceresit 5. Jest to cement, wygląda jak zwykły cement. Zaletą tego na nasze potrzeby jest to, że ten cement bardzo szybko zastyga. Dlatego trzeba robić bardzo małe porcje. Ja sobie tu przygotowałem taki zbiorniczek, w którym będę mieszał ten cement. Ten cement ma jakieś 5 minut jakby takiego stężenia wstępnego. Oczywiście to nie jest jeszcze jego maksymalna moc, dlatego ogólnie trzeba się liczyć tutaj, no, trzeba cierpliwie do tego podchodzić. Klejmy coś, podstawiamy, zostawiamy. Po pierwszych 5-10 minutach możemy całość ruszyć, bo to już się będzie trzymało, ale żeby kleić coś do tej powierzchni, to jeszcze będzie za wcześnie. Trzeba to robić na raty. Można też, jeżeli mamy naprawdę małe kawałki skały albo jakieś takie dobrze dopasowane kawałki skały, w ogóle ich nie kleić, tylko położyć je oprzeć jedna o drugą, oprzeć o komin, i to też powinno w wielu sytuacjach być zadowalające. No dobra, dajcie mi teraz ustawić inaczej kamerę, żebyście widzieli to z góry. Zaraz do was wracam. Żeby upewnić się, że skała jest dosunięta do samego komina, postaram się ją tutaj wyrównać za pomocą takiego brzeszczotu. Brzeszczot służy do cięcia ceramiki, kafelków czy jakichś płytek.
ta skałka mogłaby być jakoś w ten sposób. Dlatego tu postaram się nawiercić i tu nawiercić, żeby mieć możliwość postawienia takiego, włożenia takiego czpienia z rurki piętnastki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy piękny otwór na wylot. Mam nadzieję, że to widać. I teraz postaram się zaznaczyć miejsce, w którym chcę przewiercić. Nie wiem, czy to będzie widać. Niestety to nie przyszło na wylot. O, już prawie, już widzę, którędy to wychodzi. I widzimy, że będę mógł dotknąć tę skałę praktycznie równiutko do samego. O, już mamy komina. Otwór na wylot. Teraz w ten sposób. Ma to wyglądać mniej więcej w ten sposób, że tu nawiercić, żeby mieć możliwość postawienia takiego. Tu pójdzie skałka, takiego, tu pójdzie skałka, a tu pójdzie 15. Zobaczymy, jak to taka wyjdzie. Rurka, którą wcisnę w to miejsce. I utnę ją tutaj. O! I zobaczcie, to nam się trzyma, mimo że to jest w ogóle jeszcze nie klejone. A klej, ten ceresit, ten cement, utrzyma to jeszcze dokładniej i stabilniej. Także tą część już mamy tutaj zrobioną. Zobaczmy, co możemy zrobić z tej części. No tutaj by się wypadałoby to coś zrobić w ten sposób. Czyli podobnie, wiercimy w tym miejscu i postaramy się tak mniej więcej umocować tą drugą skałę. O, znowu mamy na wylot i teraz sobie. Niestety nie da się tego przywiercić na wylot. Tu skała jest za gruba. Zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Mamy tutaj kawałek nakładamy. To nam się trzyma. To samo tutaj. Nałożymy tak. Tutaj teraz damy, przykleimy ten kawałek. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Tak by było mniej więcej ok. I zobaczcie, jakby to fajnie wyglądało. Słuchajcie, jeszcze w międzyczasie zobaczcie, co zrobiłem. Z małych kawałków skały dociąłem takie stopki. Tutaj nawet tak, żeby dopasować, ją ładnie wkleić. I dzięki temu tu, zobaczcie, ręka mi wchodzi i piasek, który się tam wsypie, będzie miał cyrkulację wody. Dobra, to teraz to zaczniemy kleić. Dobra, mamy ułożoną tą konstrukcję. Tak musimy ją dopasować, żeby ona była stabilna. Jeżeli będzie nacisk tutaj czy tutaj, żeby ona była względnie stabilna. Dobra, zabieramy to.
No i teraz zaczniemy mieszać cement. Ten cement musimy robić bardzo małymi porcjami, ponieważ on nam bardzo szybko będzie zastygał i nie zdążymy użyć całej tej pasty. No i mamy gdzieś 5 minut na to, żeby to stwardniało. Ja robię też tak, żeby ta płaska powierzchnia nie była punktowo na szkle. Ja robię takie stopki z tego cementu. On wtedy będzie idealnie płaski od spodem. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, żeby miejsce klejenia cementem namoczyć, ponieważ wtedy cement bardziej wnika i lepiej się łączy. To samo po tej stronie. Nie wiem dokładnie, gdzie to tutaj trafi, ale upewniamy się, żeby spód był mokry. Wtedy cement będzie lepiej trzymał. Teraz wykonamy kolejną mieszankę tego cementu. O, teraz jest lepiej. Kładziemy taką dużą ilość tego, ponieważ teraz, kiedy nałożymy skałę na to, ten cement musi się w tą skałę wniknąć. Wtedy będzie lepiej wszystko trzymało. Idę to umyć, zobaczymy po chwili, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, ta część jeszcze cały czas się kleje, ona już jest tutaj twarda, jak słyszycie, ale no nie chcę tego ruszać, bo tutaj będzie jeszcze spore obciążenie. Co natomiast teraz chcę zrobić? To będzie, ten kawałek będzie tutaj, ten kawałek będzie tutaj. Ja teraz chciałem nawiercić te kawałki pod szczepki z koralami. Zakładamy, że to jest standardowy taki plak ceramiczny pod korale. On ma tutaj około centymetra średnicy. Ja dobrałem takie wiertło i teraz w kilku miejscach te skały ponawiercam, żebym potem mógł tylko te korale wstawiać bez większych problemów. No i teraz jak ta skała będzie tak zamocowana, to będziemy mogli tak włożyć od razu ten grzybek z fragiem. O! I mamy te miejsca na plagi pięknie wywiercone. I teraz będziemy przyklejać te boczne skrzydełka. Thank you.
pamiętajcie, że to jest ostatnia chwila, żeby cokolwiek zmienić, bo później po prostu, jak to zastygnie, to się nie da. Zagęszczamy mokrym pędzlem. No dobrze. Tak to będzie wyglądało. Ja, o, to już trzyma, ja to odstawię, żeby nam nie przeszkadzało. No i okazało się, że jednak to nie było drobne kropienie, tylko zrobił się z tego porządny deszcz. Nie mogłem skończyć odcinka, ale zamiast czekać, aż wszystko wyschnie i przestanie padać, zdecydowałem, że jednak podzielę ten materiał na dwa odcinki. Ten oczywiście będzie dłuższy, zakończenie i sklejenie całkowicie skały w jeden kawałek i wstawienie jej do akwarium będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ będzie więcej takich odcinków. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania i sugestie co do następnych części, serdecznie zapraszam do komentowania. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!